Moim kolejnym gościem jest dr Joanna Kamińska, Partia Zieloni, również kandydatka do Parlamentu Europejskiego z listy warszawskiej. Dzień dobry. Dzień dobry Państwu, dzień dobry Pani. Dzień dobry Państwu, dzień dobry. Jak się Pani słuchało wczoraj Jarosława Kaczyńskiego? No, słucha mi się zawsze pana Jarosława Kaczyńskiego z wielkim zdziwieniem, bo pan Kaczyński ma taką, ma wielką umiejętność znajdowania takich wrogów jak gender, a teraz klimatyzm. Więc zawsze mnie to bardzo zastanawia, jak bardzo istnieje mocna potrzeba znalezienia wroga u pana prezesa Kaczyńskiego. No ale te zmiany klimatyczne chyba są faktem, przynajmniej według naukowców. To żeby tak odbić piłeczkę i jako kandydatka z Partii Zieloni, jak możemy obronić te tezy za tym, że jednak powinniśmy bardzo o naszą planetę zadbać? Jak przekonać ludzi, że to, co mówi Jarosław Kaczyński, to są bujdy? Wydaje mi się, że chyba każdy z nas widzi, że te zmiany klimatyczne zachodzą bardzo szybko. Mówię tutaj o suszach czy problemem z wzrostem temperatury. Zawsze się do tego odwołuję, że ja pamiętam takie czasy, kiedy 33 stopnie w Atenach to był upał. Dzisiaj 48 stopni w niektórych krajach na południu to jest norma. Tutaj w Polsce widzimy, jak zaczyna nam brakować wody w niektórych rejonach. O tym też doskonale wiedzą rolnicy, którzy na co dzień przebywają na polach i widzą swoje plony. Jaki jest wpływ klimatu na ich pracę. Widzimy, że mamy coraz więcej huraganów, coraz więcej wiatrów, coraz więcej problemów związanych z tym, jak szybko dzisiaj zachodzą te zmiany klimatyczne. Myślę, że tutaj każdy z nas i naukowcy każdego dnia pokazują nam, jakie są konsekwencje na co dzień zmian klimatycznych i jak szybko to się zmienia, więc dziwię się, że są jeszcze osoby, które to kwestionują. Wydaje mi się, że młodsze pokolenie zdecydowanie bardziej rozumie, że musimy coś w końcu zrobić, bo mamy tylko jedną planetę, nie ma planety B i w związku z czym to jesteśmy my tymi osobami, którzy muszą coś zrobić, żeby te przyszłe pokolenia, w które wierzę i które wiem, że chcą żyć w bezpiecznej i zdrowej planecie, żeby one też mogły tutaj przetrwać, a nie na jakiejś planecie, która będzie wyglądać jak pustynia. A nie zadziwia pani taki fakt, bo mnie to na przykład bardzo zadziwia. Myślę sobie zawsze, że ja nie mam dzieci, nie mam jakiejś wielkiej rodziny. Na dobrą sprawę mogłabym mieć trochę w poważaniu to, co wydarzy się za 50 lat, jak będzie ta planeta wyglądała, bo mnie tutaj i tak już nie będzie. Za to ci ludzie, którzy negują zmiany klimatyczne, to są ludzie o konserwatywnych poglądach, którzy jednak wierzą w ten tradycyjny model rodziny, wielodzietny, jak najwięcej dzieci, więc oni powinni się najbardziej martwić o to, jaką planetę tym dzieciom zostawią. A oni w ogóle się tym nie przejmują. Ja nie wiem, teraz mam takie wątpliwości, czy oni w ogóle kochają te swoje dzieci, bo może nie, skoro mają takie nonszalanckie podejście do przyszłości. Zgadzam się z panią w zupełności. Ja również zawsze mnie to bardzo zaskakuje, że osoby, które chcą i mają dużo dzieci, które mają światopogląd konserwatywny, często twierdzą, że tego nie ma. Aczkolwiek myślę, że to powoli się zmienia, bo młodsze pokolenie mówi często swoim rodzicom o tym, że jednak widać te zmiany i że należy dbać o klimat. Jest coraz więcej stresu wśród młodych, dzieci, nastolatków. Jest coś takiego, co nazywamy depresją klimatyczną. Jeżeli ktoś faktycznie ma dzieci i z nimi rozmawia, to doskonale sobie zdaje sprawę, że dzieci są świadome tego, że świat się zmienia i w przyszłości może nie wyglądać tak, jak chcemy. Jeżeli będziemy mieć wielkie huragany, być może nie będziemy mogli podróżować samolotami. Jeżeli będziemy mieć suszę, nie będziemy mieć wystarczająco wody. I
Ogólnie wiele osób nie chce o tym myśleć, bo jest to coś, do czego nie jesteśmy jeszcze przyzwyczajeni, że idzie wielka zmiana, o której już mówią naukowcy od dawna, ale nie chcemy też słuchać naukowców, bo być może to, co jest przed nami, jeżeli się do tego nie zaadoptujemy, jeżeli nie zmienimy tej mentalności, żeby faktycznie zadbać o tą planetę, może tutaj niestety ograniczać spożycie mięsa hodowlanego, dbać o to, żeby podróżować bardziej lokalnie i żeby patrzeć na to, ile gazów cieplarnianych produkuje nasz przemysł i produkują fabryki i produkujemy jako kraje i jako społeczność światowa, no to wtedy niestety to nastąpi tak czy siak. To się tutaj nie zmieni, jeżeli ktoś twierdzi, że tego nie ma i nie chce tego widzieć. To wszystko będzie mieć miejsce, tak jak widzimy, że to bardzo szybko dzisiaj postępuje, a był taki film, pewnie część z Państwa widziała go Nie patrz w górę i obawiam się, że tak to dzisiaj wygląda. To, że my nie chcemy tego zobaczyć, wcale nie znaczy, że tego nie ma. No akurat do jedzenia kotletów wczoraj też prezes zachęcał, straszył, że elektryczne samochody lubią się palić, więc to już jest poziom jakiejś takiej abstrakcji, który przekracza chyba moje wyobrażenia przynajmniej. Ale wracając jeszcze do wyborów europejskich i do innych tematów, pani startuje z listy Koalicji Obywatelskiej, lista warszawska, miejsce numer 4, partia Zieloni. Na co dzień pracuje pani jako radna europejska w Brukseli, świetnie znane są pani struktury europejskie. Czym pani jeszcze chciałaby się zajmować w Parlamencie Europejskim, jeżeli się tam dostanie? Jasne. Ja pracuję już w Parlamencie Europejskim od prawie 10 lat. Zajmuję się tam bezpieczeństwem i obroną oraz polityką zagraniczną. Odkąd zaczęła się wojna w Ukrainie, pracuję w zespole mediatorskim parlamentu, o mediacyjnym Parlamentu Europejskiego i jeżdżę regularnie na Ukrainę, gdzie wspieram dialog między partiami politycznymi, partią rządzącą i partiami opozycyjnymi w Radzie Najwyższej Ukrainy, więc doskonale znany jest mi temat i Ukrainy, i Rosji, i kwestii bezpieczeństwa w Europie Środkowej Wschodniej, więc najbardziej chciałabym zająć się tymi tematami, bo się na nich znam. Uważam, że zagrożenia bezpieczeństwa, które dzisiaj mamy, powodują, że Unia Europejska powinna się tutaj trochę sprężyć, jeżeli chodzi o kwestię budowania wspólnej polityki bezpieczeństwa i obrony, która jest ciągle trochę w powijakach, bo to jakby nie był główny cel Unii Europejskiej, ale chciałabym się skupić na tym, żebyśmy zadbali o rozwój takiej polityki bezpieczeństwa, która będzie sprzyjać nam wszystkim i która niekoniecznie będzie się tutaj duplikować z NATO, bo ciągle NATO jest tym filarem naszego bezpieczeństwa, ale jest wielki potencjał na rozszerzenie tego bezpieczeństwa i nie mówienie nie tylko i wyłącznie o wojskach, czy o tym, że się militaryzujemy, czy potrzebujemy więcej wydatków na wojnę, ale też o tym, że trzeba tutaj starać się wprowadzać nowe technologie w tym przemyśle obronnym, a także myśleć o bezpieczeństwie energetycznym, czy o tym, żebyśmy nie byli zależni od Rosji czy trzecich państw, jeżeli chodzi o energię, jeżeli chodzi o dostawy pożywienia, łańcuchy dostaw, więc takie kwestie też są bardzo ważne. Ataki hybrydowe, wojna hybrydowa, którą prowadzi już tak naprawdę Rosja na terytorium Polski. W tamtym roku mieliśmy 80 tysięcy ataków cybernetycznych w Polsce. To jest o 100% więcej niż rok wcześniej. Mamy ataki, które tak naprawdę były na strukturę PKP, na GPS na wybrzeżu Polski. Dzieje się bardzo dużo, jeżeli chodzi o to, jak zaawansowana już dzisiaj jest wojna w sferze cybernetycznej. My tutaj w Polsce już mamy wojska, które też sobie z tym od jakiegoś czasu zaczynają radzić i radzą sobie bardzo dobrze, ale myślę, że wiele osób nie zdaje sobie dzisiaj w ogóle sprawy z tego, że ta wojna się tak naprawdę toczy w ich własnych domach, w ich telefonach i na ich laptopach. Nie tylko dlatego, że otrzymują bardzo dużo fałszywych informacji, które powodują bardzo duży chaos informacyjny, więc wiele osób decyduje się, że nie pójdzie
na wybory, bo nie wie, na kogo głosować. Każdy polityk jest zły. Dzieje się różne, dostają różne może kontrowersyjne informacje o scenie politycznej i o tym, co każdy mówi. A to wszystko tak naprawdę jest częścią wojny hybrydowej, którą wytoczyła nam Rosja i której Polska jest już areną od kilku lat, a w ciągu tych wyborów tak naprawdę bardzo intensywną areną. I my nie jesteśmy jako jeszcze społeczeństwo odporni do końca na tą wojnę, bo zdajemy sobie sprawę, że wojna to jest właśnie wojsko na naszej granicy, a nie te ataki cybernetyczne, jakieś nieprawdziwe informacje, czy być może w ogóle sfalsyfikowane wideo, czy fotografie, które, na które jeszcze nie jesteśmy w ogóle gotowi, a to wszystko już jest. I my musimy być tego coraz bardziej świadomi, że w XXI wieku ta wojna wygląda już trochę inaczej, że ta wojna hybrydowa jest jak najbardziej obecna cały czas już też u nas. O tym między innymi, o tych nowych technologiach mówiła Pani na Impakcie, bo też była Pani gościem. Jak się Pani podobało? Tak. Świetna konferencja, bardzo mi się podobało. Trochę miałam wrażenie, że za mało miałam przestrzeni na to, żeby faktycznie opowiedzieć trochę o tym, jak bronimy się dzisiaj, jak powinniśmy się bronić przed właśnie tą wojną hybrydową, ale widzę, że zainteresowanie tym tematem jest ogromne i tak naprawdę bardzo dużo się tutaj dzieje, bo Ukraina, która była pierwszym takim podmiotem tej wojny, jest bardzo zaawansowana, a my się od niej bardzo szybko uczymy. Konferencja w Poznaniu była też świetna, bo można było poznać osoby z różnych części łańcucha informacji, czyli zarówno osoby, które tworzą politykę i regulacje dotyczące kwestii cybernetycznych, jak i również przemysł, jak i również osoby, które są w sektorze naukowym, więc pozwala to nam stworzyć bardzo kompleksowy system albo może nawet jakieś kreatywne pomysły, jak sobie poradzić z takimi atakami hybrydowymi i tą wojną w tej sferze cyber. Bardzo inspirujące miejsce. Jeszcze na koniec krótko, bo chciałam koniecznie o ten temat zahaczyć. Kobiety znowu biorą sprawy w swoje ręce. Ja widziałam, że pani poparła ten pomysł i tę inicjatywę, europejską inicjatywę ustawodawczą w sprawie prawa aborcyjnego. Tutaj Inicjatywa Wschód razem ze Strajkiem Kobiet postanowiły iść po prostu i walczyć o legalną aborcję w Europie. Jest pani za? Tak. Tak, jestem za, bo uważam, że jest to też kwestia naszego bezpieczeństwa i naszej wolności. Dla mnie przede wszystkim kwestia legalnej, bezpiecznej i dostępnej aborcji to jest kwestia wolnego wyboru i chciałabym, żeby każda kobieta w Polsce mogła takiego wolnego wyboru dokonywać i tutaj niczego nie ograniczamy, tylko dajemy wolność i wybór. Jeżeli nie możemy tego zrobić w Polsce, bo to idzie za wolno, albo są jakieś osoby czy partie, które to blokują. Uważam, że powinniśmy to przenieść na ten poziom europejski i ja mam nadzieję, że ta inicjatywa zbierze w całej Unii Europejskiej 1 000 000 podpisów i trafi jako inicjatywa Komisji Europejskiej do Parlamentu Europejskiego. I jeżeli będę europarlamentarzystką w następnym Parlamencie Europejskim, to trafi również i ona na mój stół legislacyjny i mam nadzieję, że wtedy uda się to wprowadzić w życie. Wtedy każda Polka, czy każda Maltanka, czy każda Chorwatka, która nie może sobie pozwolić w swoim kraju na aborcję, może udać się do innego kraju i będzie to sfinansowane bezpłatnie dla takiej osoby. I o tym jest ta inicjatywa. Zachęcam. A jeżeli ktoś chciałby złożyć pod nią podpis, to same to ogarniemy.pl. Na tej stronie można to zrobić. Ja tylko dodam dziękuję bardzo. Powodzenia w wyborach i wszystkiego dobrego. Dziękuję bardzo.